Przed nami 214. odcinek tureckiego serialu Złoty chłopak. W poprzednim odcinku Halis i Hatis zawarli związek małżeński. Niestety dobrą atmosferę panującą w domu zakłóciła niemiła niespodzianka. Abide dzieli się z Feritem swoimi podejrzeniami, kto mógł być sprawcą. Trafnie ocenił sytuację? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 214. odcinku Złotego chłopaka. Streszczenie odcinka 214 serialu Złoty Chłopak TVP, w poprzednim odcinku Halis i Hatis zawarli związek małżeński. Niestety dobrą atmosferę panującą w domu zakłóciła niemiła niespodzianka, którą ktoś prawdopodobnie podrzucił do ich sypialni. Mowa tu o odciętej głowie barana. Odcinek 214 rozpoczyna scena, w której Halis pokazuje wnukowi krótki list, jaki został dołączony do tej niespodzianki. Gratulacje z okazji ślubu, złożyliśmy ofiarę, teraz kolej na wasze dzieci i wnuki. Ferit nie jest w stanie ukryć swojej złości. Mężczyzna jest wściekły na ochroniarzy i zarzuca im brak czujności. Abide zapewnia, że nikt z zewnątrz nie mógł się dostać do domu, sugerując jednocześnie, że za incydentem musi stać któryś z domowników. Halis zaś, mimo nacisków Orhana, odmawia wezwania policji, obawiając się kompromitacji. Do rezydencji dociera informacja dotycząca śmierci Okesa. Orhan, słysząc tę wiadomość, czuje się winny. Mężczyzna uważa, że poniekąd to on jest odpowiedzialny za śmierć Okesa. Ferit i Seiran postanawiają razem pojechać na pogrzeb Okesa i poznać przyczynę jego śmierci. Hatus wspomina swoją młodość i wyznaje, że jej serce zawsze należało do Halisa, dlatego czekała na niego tyle lat. Zobacz zdjęcia z odcinka w galerii poniżej.